Jezu. Kochanie. Miałeś iść na kanapę spać, a nie z syrami, śmierdziuchami mnie atakować w noc! W Wigilię to panie, wiesz pan czego człowiek potrzebuje? Miłość. Perfumerię odgadłeś? Świetnie się trzymasz mimo wszystko. Się trzymam, bo się nie puszczam. O, to coś nowego. Na ciebie na pewno. I tak pan się zachowuje? Człowieka na bruk pan wywala? W Wigilię? Twój nad grobem stoi, a my nawet malusieńkiego jednego zdjęcia jego nie mamy. Kasę ma, ale żeby się z rodziną podzielić? Co? A jaka ty dla niego rodzina jesteś? Mamy go. Kogo? Mikołaja? Siedzi w jakimś barze i wódkę pije. Dostanę coś za 7,50? Tak. Nic. Dobiegasz 50, a zachowujesz się jak gówniarz. Gdzie ty masz serce, kardynał? Z dupie. Nie zapomniałem, że masz taki pojemny schowek. Mnie obiecał ten piękny naszyjnik. Oho! Na pewno! Naszyjnik jest mój! Ale ty zawsze, Karina, byłaś konfabulantką. Dupa sałata! Ludzie, no! Przecież wuj jeszcze żyje. A tego to akurat nie wiemy. Nikt nie wspiera takich jak ja! Wołała mnie mamusia? Nie wrócę do starych. Dlaczego? No bo jest Wigilia. A Wigilię raczej spędza się w jakimś fajnym miejscu. Nikogo nigdy tak nie kochałem i nie będę kochał. Pamiętaj, że jakby co, to jestem. To będzie najwspanialsza nasza Wigilia. Zdrajcy! Jeszcze będziecie błagać na kolanach, żebym wrócił. Psia dupa.